早スタートディズニーチャンネル。Witajcie, z tej strony noworoczny Megawario i właśnie dzień temu, kiedy piszę ten scenariusz, wyszło promo do czwartego sezonu Star, ale po japońsku. Od razu po zobaczeniu tej krótkiej zapowiedzi dostałem ogromny chęci, aby dalej nagrywać. Motywacja mi wróciła, a jakoś wyszedł ten teaser tak nagle, to hype wrócił też zupełnie nagle. Chciałbym was zaprosić również na mój serwer na Discordzie, czyli wtajemniczony Gwaria, który ostatnio jest mniej aktywny, oraz na inne media socjalne, do których linki znajdziecie w opisie, jak na przykład mój Steam. Okej, a więc bez względnego owijania w bawełnę zacznijmy analizę. W pierwszej scenie widzimy siecącą rękę Star, a jak wiemy z krótkiego klipu do czwartego sezonu, Star odzyskała swoje moce, ale bez różdżki. Nie wiemy jednak w jaki sposób je odzyskała, ale w finale trzeciego sezonu Eclipse'a przejęła różdżkę Star. Następnie widzimy opętaną Meteorę, oczywiście w formie dziecka, w której znalazła się dzięki Eclipse'ie. Jak dobrze wiemy, Eclipse'a posługuje się ciemną magią, więc nie wątpię w to, iż Meteora stała się zwyczajnym małym dzieckiem. Możliwe, że wciąż jest w niej ciemna magia, dlatego zapewne została opętana. No wiecie, ten niekontrolowany rodzaj ciemnej magii oczywiście. W następnej scenie Star surfuje po morzu lawy w nowym stroju. Wygląda na to, że twórcy zaprojektowali dla Star nowe stroje, które widzimy w promo, w których jest pokaz aż 4. W scenie, gdzie Star jest w zimowym stroju, prawdopodobnie znajduje się w miejscu, gdzie są zakrystalizowane inne postacie. Czyżby za pomocą nowej mocy uwalniała kogoś? A może to inne pomieszczenie podobne do tego? Możemy zobaczyć również prawdopodobnie nowego antagonistę albo potwora oraz Moon! Mamy potwierdzenie, że Moon wróciła z magicznego wymiaru, w którym została uwięziona w trzecim sezonie, ale jak na daną chwilę mamy za mało informacji, jakim cudem wróciła, ale na szczęście jest to potwierdzone. Natomiast taka sama kwestia z nową postacią, która również może nie być przeciwnikiem. Tego nie wiemy. Oczywiście Globgor ponownie ukazany. Tym razem widać, że będzie on rozkuwany z lodu stopniowo, ale raczej szybko go nie uwolnią. A na samym końcu widzimy następną nową postać, siedzącą na fotelu oraz siostry końskiej głowy. Wygląda niczym stylizantka mody, albo tak mi się wydaje. Możliwe, że siostry końskiej głowy są z nią powiązane, ale tego się dowiemy wkrótce. Jak na daną chwilę to wszystko, jeśli chodzi o promo. Co prawda najważniejsze, co nam powiedziało, jest fakt, iż Moon wróciła i była scena z Globgorem. Niestety, ale data jeszcze nie jest znana. Mam nadzieję, że analiza wam się spodobała. Nie zapomnijcie ocenić film, jak wam się spodobał, oraz będę wdzięczny, jak obejrzycie mój świąteczny specjal, do którego link macie w opisie, jak i również do serwera na Discordzie. Postaram się częściej nagrywać, a fair już za chwilkę. Koniecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach i widzimy się już niedługo. Do usłyszenia, see ya!